Nowy dodatek Searching Sparks, który jest oczywiście największym dodatkiem ze Scarlet and Violet Era, bo z czego co wiem, to mają aż 250 kart, więc to naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. No i chyba też ciężko by było, co się powtarzało, tak? Dzisiaj przyjrzymy się oczywiście no deckowi, który może ma szansę zabłysnąć w Sacramento w Kalifornii, a może nie. Bo mowa tu oczywiście o nowym Seru Ledgeu, który już w Japonii zrobił ogromną furorę. Deck ten był oczywiście dodawany, był właśnie kupowany w zestawie już jako gotowy deck do złożenia, no i też w Japonii on wcześniej debiutował. My dopiero teraz go dostaliśmy oczywiście w formie online. Fizycznie będą one dostępne dopiero na turnieju w Sacramento, tak jak wspomniałam. Chodzi o to, że mamy Abysmal Flame, który oczywiście za każdą dyskartowaną energię on wali dodatkowe 20. Tak, no i tych energii mamy aż 13. Niektóre listy grają nawet 20 fajerów. Tu mamy jeszcze Jetkę oraz Mist Energię. No i tutaj mamy to trochę oparte na Czakocie, który oczywiście z atakiem a cappella może przyzwać 3 basiki. No i Fan Rotom w pierwszej, jak się uda, tak samo jak Squawk. Co ciekawe, mamy oczywiście oparty deck o Carmine, czyli jedynego supportera, którego można zagrać w pierwszej, czyli w swojej turze. Tak, możesz zagrać tym nawet w pierwszej i tu są 4. Jeżeli jakimś cudem trafi się nam Carmine, to możemy się rozłożyć. I mamy 3 nosze, żeby jakoś podnieść te serulecze. No oczywiście do szybszego rozwalania swojego deku i pozbywania się energii mamy Pokestopa, no i nowy Brilliant Blender, no nazywany w Japonii Perfect Mixerem, który pozwala na zdyskardowanie 5 dowolnych kart. No i Palpat do wtasowywania. No i oczywiście Briar tak na finiszu, żeby można było wziąć dodatkowego prize'a. No i Pheasant Tipi, żeby się jakoś to kręciło. No i Noctal, no bo wiecie, Serulecz jest stara, no to żeby sobie wybrać 2 dowolne rzeczy. No, tak jak ja wyszukać można przez Fan Rotoma, Zenoczakota, Hokota i Noctola. No, tutaj sztuk 1 mamy. No, zobaczymy jak to się sprawdzi i czy to będzie Hicior. A może Kicior. No dobra. Przez to, że no niestety nie grałam oczywiście jakoś dużo w Pokémon Live, to niestety no spadła mi ranga do początkujących. Nie wiem dlaczego. Wolę nie wiedzieć, no ale no troszeczkę się dziwnie czuję, będąc kompletnie nisko, tak? No chcę iść pieszy. No dobra. Czy ja potrzebuję? No mam adresy. Brilliant Blendera, pewnie zrobię attach z ręki, nest. No, Czarkot chyba nie będzie potrzebny na tym etapie, no, ale zobaczmy na co gramy, tak? Na Goldengo. No, Goldengo też dostał kilka nowych zabawek. Dobra, Nespol po tego. Nespol po tego. Zagramy od razu też Mixer. 3, 4, 5. No na pewno będę coś doczepiać i Carmine. Mamy też Pokestopa. Znaczy dobra, najpierw Fan Rotom, byśmy mieli tą parę na później. No i spin z Pokestopa. Jest Ultra Ball, no Fez poszedł out. No i pas, jak na razie. Bo tu nie ma ta lista Buddy Buddy Puffin. No dobra, widzę właśnie Buddy Buddy Puffin. Trzeba przygotować kolejnego Charheta. Bo niestety może mi sprać troszeczkę. Pas. No dobra. Żeby. Bum, bum.
No i po Slurge lecimy. A jak lecimy po Slurge'a, to i tak musi być Noctowl. Bo bez tego nie ma zmiłu. Możemy tak, no... Potrzebuję noszy i chyba Earthen Vessel. Smutno jest mi to robić, ale chyba Briar, ale to dlatego, że za wcześnie jest na nie. Znaczy jeszcze zrobię Spin z Pokestopa. No, wadą trochę tego deku jest to, że jeżeli się za bardzo rozpędzimy z wyrzucaniem kontenciku, to no, możemy mieć przejebane. Dosłownie. To jest taka największa wada. Noszę po tego Charcoheta, tak? Noszę se zostawię i tutaj mamy 250. Może być trochę gorzej na wielkie, gachne pokemony, tak jak Charizard czy Dragapult. No niestety tak, już tak powiem szczerze, mamy już 16 kart w deku. Więc to jest wyczyn. No jest garnek, dobra. Earthen Vessel po odkurzacz. Z odkurzaczem, dobra. Po jedną stalową, okej. No, teraz kolego też niektóre grają tego Energy Search Pro, czyli takie wynalazeczek o Ionu. No, bardzo dziękuję ci stary za Ionu, no bo przecież ja tu zaraz zdechnę. Jak dobrze wiemy. No, to jest jeszcze widzę wersja ze Scizorem, więc no nieźle, no. Koń bonus. No, to jest jeszcze ta wersja ze Scizorem, który wali tutaj 50 za każdą go Pokemona z abilitką. Jest jeszcze wersja z duchami, to już w ogóle szans, no i też chyba będą różne energie. O, jest Pheasant DPD. Czyli idziemy głębiej. Że aż tak się głębiej nie muszę dokopywać. Okej, okay, to zagram Palpada. No bo chyba tu będą lecieć 2-2 prizy. No tak, to oczywiście jest ten Letter Equipment, który jak nagotowaliśmy naszego Pokemona, no to... No tak, nie będziemy się aż tak kopać Fezem. Czy nie, bo to chyba gra Energy Search Pro, bo widzę tutaj wiele rodzajów tych energii. Czasami one nie grają Energy Search Pro. No też warto zaznaczyć, że też mamy nowego Gimigula, który wyszukuje energię i rzeczywiście może to sprawić, że ten Goldengo wróci do łask. No i co dalej? Myślimy, tak? Spin z Pokestopa, okej, okay. Last Ball. Tutaj muszę być bardziej ostrożny w tym, co robię tak naprawdę. O, Make a Range starczy. No może być tak, że mu starczy chyba. O, nie starczyło, dobra, ale... Okej, okay, ja tak sobie powoli będę szykować. To też się nie chcę wydekautować, a to jest niemały problem dla... znaczy zrobię Palpada po tą Briar i chyba Carmine. Tak jakby nie chcę się wydekautować jakoś mocno, bo to jest jedna... No, no dobra, tutaj Silverage ma świetny mecz na Goldengo, dzięki temu, że on ma weakness po prostu. Ten weakness dużo robi.
No jest Scizor. To jest Scizor, który wali 50 za każdego z abilitą. Jazda z grzybami. No i on będzie się tak chyba dogrzebywał. No bo to też jest taki, który lubi grzebać. Czy wadą Sorcerera faktycznie jest to, że to jest ten type deku, który no niestety może w każdej chwili lubić się wydekautować, tak? No i on zada mi tak 160, co wystarczy do pieprznięcia mnie. No dobra, Cybermaniak. Manipulujemy to troszeczkę, no bo można na przykład dosięgnąć z Greninja albo z Fezantipiego. No i pewnie będzie kolejny Goldengo. Goldengo! To chyba widzę, że tu będzie jakiś Energy Search Pro, bo to ja nie wierzę, że... Ja też nie pamiętam, czy ja mam bossa, chyba raczej nie mam bossa. No, niestety też warto zaznaczyć, że ja nie gram w enteczki, więc to już jest troszeczkę ból. Mogę zbossować Goldengo. O. Że nabrałem i tak jest za wcześnie. Mi musi wziąć... Noszę po tego Silurecza. Też nie mam Iono, żeby się tam bronić. A ja jest po nim. Czy mogę się coś tam dokopać? A czy spróbować się dokopać? Ale nic. No nie dokopacie się do... Nie pamiętam, czy w bossa. Na kolejkę go czarka Eda. Bum. Mogę się jeszcze dokopać do Briar, chociaż nie wiem, czy Briar jest na ten moment potrzebna. Ale widzę, że nie będzie potrzebna. No i mamy jeszcze Rigbat, który się sprawdzał, który... Wiesz, że ten Serurecz dostaje mniej, jak jest z tym Stage 1'em. No tutaj widzę, że już tak gramy bezpiecznie. Myślimy. A, nic nie ma, dobre, czyli nie ma. Co sobie patrzy w prize. Przecież plus jest z tego taki, że nie jest on jakiś ciężki do złożenia, no bo energię to zazwyczaj mamy. No jest Scizor, dobra. A nie by było, jakby był jakiś boss. Jak na razie ja walę w to, co... Ale wszystko...
Jeżeli ma bossa, no to trochę lipa, a Serena, która tam jest, no ona jest na fałki, no. A, switch, dobra, lecimy z tym. O, golego, no zajebiście, no to można już lecieć. No to czyli jeszcze tak, kopiemy się głęboko. Jeszcze głębiej, no jesteśmy na podobnym już poziomie. I czy on ma tyle, żeby zbić tego Selurecza, tak? Ja też zbiję Golden. Że widzę, że tutaj mamy dobry matchup na Goldengo, to już jest takie pewne. No bo tutaj ten Weakness też dużo roboty robi. Jeszcze tam przeciwko temu miał na Terapagosa. Terapagosem, no i Terapagos ma tak 50-50, chociaż jest trochę ciężko to. No, Granger, dobra. To jest chyba dużo wodnych, tak mi się daje. Czy po prostu wygrzebano je z wędki? Aha. No i będzie, make it rain. Zobaczymy na ile będzie ten make it rain. Czy będzie gruby make it rain? Na tyle, żeby zbić Syrycza? O, no w sumie był gruby, dobra. Whatever, nieważne. Znaczy to nie ma znaczenia, bo ja chodzę z Selurecza i po prostu go nokautuję. No, bierzesz? A nie ma tyle czasu. Coś on kurwa bierze, czy co? A że też trzeba przyznać, że Selurecz jest też takim bardzo prostym, więc jest taki całkiem spoko na początku swojej przygody z TCG, dzięki swojej prostocie. No, czy ja coś robię więcej? Po prostu... Tyle. Okej. Dobra, dobra, już jesteśmy, więc... Ach, no to zaczynamy drugą grę. Hec! No i chcę iść pierwszy. Super start, jo. Czy ja chcę zdyskardować? To tak boli. Ten knockdown. Chyba, że ja wyjmę... O, kurwa, nie. Czy na pewno od razu będzie blender? Niedobrze, niedobrze. Zaczynamy z Mimikyu, który no jednak... Chyba, że mamy do czynienia z Mimikyu kontrolem, dobra. No dobra, no podepnę na razie czego? Ale nie podoba mi się to, że... A no, Carmine. Ale to jest momentami. Może hut huta se wezmę. No i pa pa.
czas, tak? Bo widzę, że tu mamy... Justyn, mamy mały problem, jak to się mówi. W postaci... No, tego. Jak ktoś nie wie, Mimikyu chroni się przed EX-ami i V-kami, więc to jest taki protektor. Dużo osób przez to kapituluje. Potwierdzam, no jeden przeciwnik osobiście skupnął. Aha, no to widzę jakiś rołtek, bo widzę tutaj Nemonę, która jest z tu prostym draw supporterem. Aha, Goldengo, dobra. Mimikyu to jest bomba z opóźnionym zapłonem. Dobra, Gimigul. A, widzę, co to jest. Jeśli w tej turze jest wywolowany, to zadaje 90. No nie za dobry, a to tak, powiem tak. Dobra, Feza wezmę, chociaż to nie, czy to dobry pomysł, ale znowu sobie Karmaj zagramy. O, nosze będą. Nosze z powrotem po Sowę będą cię. No i teraz mogę użyć Sowy. Tak, chcę i tak, potrzebuję jakiegoś stadionu, żeby czepnąć, czyli Pokestopa i... Tam chyba Nesta. Na pewno pokaz to na Nest. Po dobra, tak, tak będzie. A po drugiego czarka Heda. No, jest spin z Pokestopa. Oczywiście taki ostry. No to mamy, dobra. No i 70. Ile może myśleć nad prostą rzeczą? Ja walę 70. No i o to chodziło. No, ten Mimikyu to jakaś boba z opóźnionym zapłonem. To jest ten Baby Goldengo, który raczej nie jest to... O, jest ten z klasy... O, jest i Goldengo. No nie, po co ten drugi Goldengo? Zresztą nie wiedziałem, że Goldengo gra Mimikyu. O-o... Chyba będzie make it rain. No tego rotowania trzeba później przywrócić, bo o kurwa. Jak znowu będzie Mimikyu, no to żegnaj mu minie, kurwa. Jeżeli tak ma weakness, to dobra, to ten drugi czarka head. A w sumie tak walę za 500, to nie robi żadnej różnicy, to zdyskarduje energii. No i to się zaczyną schody, bo Mimikyu. Więc tutaj jesteśmy już na etapie, w którym to rumakowanie się kończy. Zdyskarowałem jedne nosze, dobra. No właśnie, tu się kończy rumaczkowanie na tej zasadzie, że... Albo... A kurwa, Crispin! No to chyba będzie łubu-dubu walenie. Co to za dziwny archetyp Goldengo, bo ja wiem, czasami się używa Mimikyu jako... O ja, kurwa nie wierzę, czy on gra Deluxe Bomb? Granie na niższych poziomach równa się... ja potrzebuję... Dobra, no nie zbosuję, potrzebuję... się troszkę dokopać, głębiej... Zagramy Ertendese, zobaczę w sumie... Wszystkie 30, Nestball. O, są dwa nosze? Dokopię się głębiej i wydropię nosze. No, jeszcze spin z Pokestopa zrobię.
Kurwa, piękny Pokestop. No i chyba z powrotem muszę dać wiatraczek, bo dalej jest stadion w grze, a to jest bardzo ważne. Zaczepimy sobie jetkę. No i wygrywamy. To już jest takie kombinowanie naokoło. No i tak, ogólnie jest to trochę specyficzny deck, jakby na to nie patrzeć. No, też o tyle trochę trudniejszy, że trzeba się nie wydekautować i mieć jakąś energię, przynajmniej parę tych energii, więc to tak różowo nie jest. Ale ogólnie ma jakąś realną szansę. Na dziś to wystarczy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.